Tczewie powstało kolejne biuro poselskie, tym razem należące do posła Marka Biernackiego, reprezentującego Koalicję Polską. Na uroczyste otwarcie przybył prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, który wspominał m.in. o sposobie na ratowanie mostu tczewskiego. Marek Biernacki to wieloletni pomorski poseł, dawniej reprezentujący AWS i Platformę Obywatelską, a od kilku lat Koalicję Polską. Podczas swojej politycznej kariery był m.in. ministrem spraw wewnętrznych i administracji oraz ministrem sprawiedliwości. To właśnie podczas piastowania tego ostatniego stanowiska Biernacki dał zielone światło na budowę nowej siedziby Sądu Rejonowego w Tczewie. Tutaj to biuro nie będzie biurem martwym. Raz, że jest przy tworzeniu tego biura był wielki wkład ludzi. Osoby są, które tutaj będą funkcjonowały, to Państwo znacie, to są bardzo osoby, którzy są fanatykami pracy społecznej, pracy dla Tczewa, dla tego miasta księcia Sabora i miasta, o którym muszę powiedzieć panu przewodniczącemu, powstała pierwsza rada miasta na ziemiach polskich. To jest ten wyróżnik Tczewa. Nie jest to mój okręg, ale na pewno w tym biurze będę często bywał. Nie wyobrażam sobie, żeby nie było moich dyżurów poselskich. Podczas uroczystego otwarcia biura poselskiego przy ulicy Kopernika Biernackiemu towarzyszył m.in. prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef PSL podtrzymał swoje wcześniejsze słowa o wsparciu odbudowy mostu tczewskiego. Według polityka pomóc w tej sprawie powinien Karol Nawrocki, czyli nowy dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej, który do niedawna był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej i który popiera pomysł, aby most Tczewski był filią tej placówki. Zabiegamy o tą niezwykle ważną sprawę, o sprawę mostu. Wszędzie, gdzie jest to możliwe, publicznie poruszamy. Mam nadzieję, że dojdzie do takiej sytuacji, że to nie wspólnota samorządowa będzie odpowiadać za to, bo nie jest w stanie udźwignąć tego ciężaru finansowego, ale państwo przejmie tą odpowiedzialność. Prowadzimy różne rozmowy w tej sprawie z Instytutem Pamięci Narodowej. Jak pewnie będziemy współrządzić, będzie o to łatwiej niż dzisiaj, ale nie będziemy na to czekać aż do wyborów, tylko każdego dnia o tą sprawę, do której się w lipcu ubiegłego roku zobowiązaliśmy, zabiegamy i będziemy to kontynuować. Poseł Biernacki podkreślił, że jego nowe biuro poselskie nie powstałoby, gdyby nie zaangażowanie prezesa zarządu powiatowego PSL Andrzeja Flisika, który pełni również funkcję wicestarosty tczewskiego, a także Tomasza Kajzera ze Stowarzyszenia Pomorski Ruch Obywatelski Pro Obywatel. Przypomnijmy, że w lipcu doszło do podpisania umowy o współpracy między Koalicją Polską a wspomnianym ruchem. Koalicja Polska ukazała nam się społecznikom jako to miejsce, w którym współpracują właśnie ludzie, którzy wierzą w tradycyjne wartości, ale zarazem też są otwarci i tolerancyjni na to, co życie nam dzisiaj przynosi. Jako proobywatel nasi wolontariusze będą tutaj doprowadzać, pośredniczyć do właśnie kontaktów i pomocy przez biuro posła Marka Biernackiego w rozwiązywaniu ich problemów. W spotkaniu uczestniczył również starosta tczewski, prezydent Tczewa, burmistrz Pelplina oraz wójt gminy Tczew. Samorządowcy przekazali posłowi Biernackiemu dary z okazji otwarcia biura. Podczas spotkania padły krytyczne słowa wobec obecnej polityki Prawa i Sprawiedliwości, między innymi z ust niedawnych koalicjantów PiSu. Polski Ład wywraca do góry nogami naszą rzeczywistość. Dzisiaj Polski Ład nadaje się absolutnie do śmietnika i wiedzą to samorządowcy. Na temat samorządu z Koalicją Polską, z PSL-em, my jako Porozumienie Jarosława Gowina rozmawialiśmy, współpracowaliśmy, wypracowaliśmy nasze wspólne propozycje dla samorządów w Polsce. Przypomnijmy, że w Tczewie poza biurem posła Koalicji Polskiej znajdują się także trzy inne biura. Przy ulicy Kopernika mieści się biuro posłanki Lewicy Beaty Maciejewskiej. Przy ulicy Mickiewicza biuro parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej, posłanki Agnieszki Pomaskiej i senatora Ryszarda Świlskiego. A przy ulicy Łaziennej biura polityków Prawa i Sprawiedliwości, europosłanki Anny Fotygi oraz posła Kazimierza Smolińskiego.